Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem Brawly i witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku już Zagrajmy w Gothic 3 z Questpackiem oraz Content Modem. Pozwólcie, że sobie odpalę tylko stoper, aby wiedzieć ile nagrywam. Okej, okay, już odpalony. No i co, w poprzednim odcinku udało nam się znaleźć kowala dla Redok. Pogadaliśmy z... jak on ma? Jak on się nazywał? Z Javierem. Pogadałem sobie jeszcze z Norrisem, który zlecił mi zadanie, aby znaleźć 10 paczek z bronią dla Redok. Takie paczki możemy sobie znaleźć właśnie w Cap Dan, do którego się właśnie udamy teraz. No tak, jeszcze miałem się nauczyć walczyć u tego... Ile mam punktów nauki? 40. Wiecie co, uda mi się jeszcze właśnie do tego Norrisa, który nas nauczy walczyć. Już dalej nie mogę. A to przez nogę. Nauczyć mnie walki. Dokładnie, no i tak, chcę lepiej walczyć mieczem, teraz nie wiem co sobie rozdać, 2,5 koła za walkę mieczem, nie no, no ostro sobie tutaj ceni koleś, chcę lepiej walczyć toporem, toporki mnie nie interesują, no tak, pokaż mi jak strzelać z ciężkiej kuszy, o, z kuszy chciałbym nauczyć się strzelać na pewno, pokaż, dlatego... Ale po tygodniu twoje ramię będzie jak skała, wyceluj i strzel. Okej. Okay. Pozostałe punkty nauki 35. To damy sobie może w siłę, co? Trochę. Dalej. Dobra, zostało mi chyba jeszcze 20 punktów, dokładnie. To wiecie co, damy sobie... Nie jesteś... Aha, siły mi brakuje. W porządku. Tak. Także wszystkie punkty przepierdzielę w siłę. A co? Dobra. I już jestem biedakiem totalnym, zobaczcie. Straciłem 2 koła ponad. Także ostro mnie tutaj koleś wykosił z tej kasy. No ale dobra, było warto. Mamy więcej siły oraz możemy posługiwać się kuszą. Także nie jest źle. Dobra, lecimy do Cap Dan. Po drodze może sobie jeszcze zwiedzimy co nieco, wiecie, exploring. Tu mamy jakieś grzybory, nie wiem czy one się nam do czegoś przydadzą. O, demoniczne grzyby. O tak, bierzemy wszystko. Dobra, i tutaj jest Gelfort, czekajcie, czy... Nie, nie mam niestety... Znaczy, bo ten koleś może wam też sprzedać coś, albo możecie coś kupić. To największy obóz buntowników na wybrzeżu. Co teraz powiedziałem? Nazywamy go Redok. Koleś może coś sprzedać, ale możecie coś kupić, to jedno i to samo. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem orków, albo spotka cię marny los. Rozumiem. Da, właśnie, towary. I co tutaj ma? Ma kusze, zobaczcie. W jakiej cenie? Obrażenia od pocisków, a zobaczcie, poczekajcie, zobaczcie jaką ja mam tutaj obrażenia z łuku, 90. Nie, czekajcie, źle to zrobiłem. Źle zobaczyłem. 70. Panie Gelfort, pokaż mi swoje towary i ja chyba sobie kupię taką kuszę. Czemu nie? A, co tam, zaszalejemy. Dobra. Cyk. No i jest elegancko. Czekajcie, jeszcze sobie tą kuszę dam na trójeczkę. Dobra. No i teraz nasza postać wygląda groźnie, powiedzmy. Wiem, że gdzieś w tamtym kierunku mogliśmy znaleźć jaskinię, gdzie można było znaleźć pewne fanty, ale nie pamiętam niestety, gdzie ta jaskinia teraz była. Wiem, że w tej jaskini były pełzacze. Tyle pamiętam, ale chyba gdzieś tam. Chociaż już, kurde, nie wiem. Ale właśnie chciałbym odkrywać... O, tam mamy tą jaskinię. Dobra, już znalazłem. To chyba jest ta jaskinia. Odpalimy sobie naszą kuszę, bo nie dam rady z mieczem zabić pełzacza. Słyszałem wilka gdzieś, słuchajcie. Lepiej zapiszę grę. No, słyszałem wilka, naprawdę. Ale dobra, gdzieś się schował. Tak, mamy pełzacza. Kiedy nauczymy się lepiej strzelać z kuszy, to on będzie szybciej ładował te pociski, także no problemo. Cyk. Już do mnie leci pełzacz. Szybko! Dobra, uciekamy. Jeszcze go nie trafiłem. Nie! Nie w tym kierunku uciekam. Oh, fuck, ale to zrypałem. Przez to, że mi się gra zlagowała, wiecie? I nie wiedziałem, gdzie ja w ogóle lecę. A zobaczymy, jakie będą obrażenia z łuku. Chociaż 1000 sztuk złota wydałem już na tą kuszę, ale zobaczymy, jak pójdzie nam z łuku. Możliwe, że jakiś lepszy łuk, ale nie, bo na...
Zobaczymy zresztą. Bo do łuku, żeby lepiej strzelać z łuku, to wymagane są zdolności łowieckie. Żeby oczywiście mieć lepszy łuk, może tak to powiem. O! Gdzieś już wilk chyba do mnie leci. A, to pełzacz! Okej. Zapraszam. A, łapaj. O, dostał w głowę i od razu te obrażenia były większe. Jeszcze go nie trafiłem, kurde! Uciekamy. Schowaj się! Dobra. No, zapraszam. O, super, już połowę życia zabraliśmy. Spokojnie, damy radę. Tam jest tylko jeden pełzacz. Dobra, i chyba jeszcze jeden strzał, żeby powalić tego pełzacza. Wiecie co, ja sobie najlepiej zapiszę grę. Okej. No i zapraszam teraz. Pełzaczku! Woo! Ej, Hono tu! Czego trafię? Patrzcie, jeszcze go trafiłem! Ja pierdziel, ale mam cela zajebistego. Także to już chyba będzie jego koniec. Wycelować musimy po prostu dobrze. Jebudu! Nie trafiłem! Ja cię kręcę. Chodź tu. Dobra, leży. 140 punktów doświadczenia za pełzacza. Co ty masz? Jeszcze ta płytka pełzacza. O, właśnie, ponieważ będziemy mogli sobie zrobić właśnie w zbroję z płytek pełzaczy, ponieważ taka zbroja została wprowadzona właśnie w modyfikacji. Chyba że ona była nawet bez moda, ale wątpię. Tamta jaskinia kieruje nas do Redok. Pamiętacie, na dole mamy taką taką... Aha, złamałem wytrych jeszcze. Na dole w Redok, w tej dolnej pieczarze mieliśmy ten, no, jak to się mówi, taką jaskinię. I ona właśnie prowadziła nas do tego miejsca, ale tam po drodze będziemy mieli do czynienia z pełzaczami, z którymi ja się będę po prostu bawić. O, tu jeszcze mam jaszczura, zobaczcie. Czy ja sobie z nim poradzę za pomocą tej kuszy? Warto spróbować. No, panie jaszczurze. Okej. Okay. Ale mi wypierdzielił. Dobra, chyba jednak nie chce mi się z nimi bawić. Poczekamy, kiedy nasze umiejętności po prostu wzrosną, wiecie? Ponieważ przejście tej jaskini trochę mi tutaj zajmie, tym bardziej, że gra jest troszkę trudniejsza po tych patchach i po tych modach. Wow. Wrócimy się do Kebdan. Może lepszą zbroję zdobędziemy. Też by się na pewno przydała, bo jeszcze niczego nie kupiłem. Dobra, wydupiamy stąd, słuchajcie. Jeszcze tu wrócimy, spokojnie. Okidoki, co my tu mamy? Mamy szczotkę, ale po co ja dobiorę takie śmieci? Aha, właśnie, roślinki lecznicze. Musimy to zbierać, przydadzą nam się do alchemii. Okej. Okay. Szczaw królewski. Tu korzeń leczniczy, super. Dobra, tutaj po drodze wiem, że znajdziemy wilki w drodze do Kebdan, ponieważ z tymi wilkami będzie związany pewien quest. O Jezu, ta gra mi się ścina na początku, wybaczcie za to. Strasznie irytująca sprawa, ale niestety niczego z tym nie zrobię. Co to jest za chałupa? Czy to jest ta chałupa, gdzie był ten cliff? Tak, to jest ta sama chałupa, tak, to są orkowie, dobra. Czaję bazę. Ja pierdzielę, ta gra mnie doprowadza do szału, ale poczekajcie, bo kieruję się w stronę Kebdan i mapa mi się jeszcze wczytuje, wiecie? Dlatego są takie ścinki. Tam mamy głodne wilki, z nim będzie związany quest. Dlatego chciałbym się nimi zająć. Teraz. Jeszcze nie trafiłem. Mój cel jest po prostu genialny. No kurde, co jest moim celem? Boże święty. Trochę do góry. No nie mogę trafić, kurde, wilka. No co jest? W
wkurzyłem się, biorę łuk. Nie, no naprawdę, moje... Co ja teraz zrobiłem? Boże, nie mogę trafić z pieprzonej kuszy. Dobra, poradzimy sobie łukiem. Jak chuj. No kurde, co jest? Ej, no czy coś się zbugowało? Aha, dobra. Wolf, fuks, jeszcze jeden strzał i byłbym martwy. Ale udało się zabić tego wilka. Te wilki w sumie. Musiałem sobie poradzić łukiem, bo kuszem, jak widzieliście, no nie szło za dobrze mi. I teraz tak, tam macie pewnego myśliwego. On się chyba nazywa jakoś na R, ale mogę się mylić. Nie, przepraszam. Jones, koleś się nazywa. I on ma fajny łuk. A nie, on jednak tego łuku nie ma, kurde. Ponieważ podstawca skradasz miał się łuk, jak jakiś złodziej. Taki fajny łuk, drogi łuk, i mogliśmy go skopać, po czym on mogliśmy sobie ten łuk wziąć i sprzedać za 16 tysięcy sztuk złota. Ale czekajcie, ja sobie zapiszę grę i zobaczę. Może jednak ten łuk on ma w swoim ekwipunku. A masz. Dobra, dostał po ryju. Nie, niestety on tego łuku nie ma. Szkoda. Może w tych skrzynkach będzie, co? Zobaczymy. Cyk. Nie, widzicie, w quest packu jednak zmienili właśnie to coś. Już tego łuku niestety nie ma, tego drogiego. Kurde, to był dobry patent, żeby zarobić sobie na początku gry. No ale trudno. No nic! O, moja głowa. Przez orków niewielu tu Zgubiłeś się, czy idziesz do wioski? Udaję się do wioski. Szukasz roboty, co? Zależy od roboty. Najemnicy w wiosce potrzebują więcej ludzi, więc jeśli umiesz się posługiwać bronią... Okej, okay, co można sprzedać, kolego? O, i właśnie on taki łuk miał w podstawce. I mogliśmy go sprzedać, jak widzicie, za całkiem niezłą kasę. Niestety tego łuku on już niestety nie posiada przy sobie w ekwipunku. No cóż, szkoda. Ale mam długi łuk. To możemy sprzedać. Czekajcie, ile ten łuk zadaje obrażeń? 47, ale to jest zużyte. Dobra, chrzanić to. Sprzedamy to sobie. Długi miecz. Też jest zużyty. Wymagana siła 150. Sprzedamy też. To też sprzedamy. Dobra. Daj mi trochę złota. I dziękuję bardzo. Co tu robisz? Jestem myśliwym, ale nastały ciężkie czasy. Zbyt wiele wilków, zbyt mało dziczyzny. Na szczęście orkowie nieźle płacą za wilcze skóry. Dobra, polować się na razie nie chcę uczyć u tego ziomka, bo to jest mi na razie niepotrzebne. Całe punkty chciałbym sobie rozdać w jakąś walkę bronią jednoręczną, albo nie wiem, mieczem mi chodziło, albo posługiwanie się kuszą. Czy ktoś mnie zaczepi? Nie, możemy wejść sobie do miasta, spokojnie. O, ale zacinki! Ogarnij się. Mamy Gamala. Gamala, Gamala, Gamala. I chyba nauczę się, jeżeli będzie taka możliwość, jak lepiej posługiwać się dwoma mieczami. O, to będzie super, super, super umiejętność, z której nigdy jeszcze nie korzystałem w Gothic 3. Także będzie to dla mnie nowość. Z kim ja mam teraz porozmawiać, słuchajcie? Chyba z... Pogadam z Gamalem, zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. Ej, ty! Wyglądasz, jakbyś potrzebował kilku złotych monet. Kim jesteś? Asasynem, sługą Beliara. Pochodzę z południa, spoza waszych granic. Przybyłem do tego kraju, żeby zaoferować orkom moje usługi jako łowca niewolników. Zniewalacie ludzi dla orków? To praca jak każda inna. A właśnie, niedawno sprzedałem orkom prawdziwego paladyna. Sprzedałeś orkom paladyna? Jest w latarni morskiej. Orkowie go przesłuchują. Dali mi przyzwoitą cenę. Ale jego ekwipunek był bezwartościowy. Pęknięta zbroja, tandetny puchar, kilka drobiazgów. Co się stało z ekwipunkiem schwytanego paladyna? Jest u Urkrasa. Dał mi za niego marne 50 złotych monet.
A czego oczekujesz w zamian za swoje złoto? Jeden z moich niewolników zbiegł. Harek, ten parszywy kretyn. Nie mogę się stąd ruszyć, więc ktoś inny musi go dla... Może ty? Wyglądasz na doświadczoną osobę. Złapię dla ciebie Hareka. Gdzie on jest? Gdybym to wiedział, już bym go miał z powrotem, nie sądzisz? Pewnie wciąż jest w okolicy. Ktoś mógł go widzieć... Na szczęście... Czekajcie, życie łowcy niewolników ma swoje zalety. Życie łowcy niewolników ma swoje zalety. Pomóż mi, a opowiem ci o tym więcej. Dobra, tego ziomka wiem, gdzie znaleźć. On się znajduje gdzieś w tamtej, po tamtej stronie. Zaraz sobie do niego pójdziemy, tylko najpierw pójdziemy w Kim, aby zregenerować punkty życia. Nie będziemy tracić mikstur, których i tak mam bardzo mało, słuchajcie, więc wolałem tutaj pójść w Kimę. No i co, znajdziemy tego Hareka. Znajdziemy tego Hareka, on się znajduje gdzieś właśnie w tamtym kierunku. Ale... O, tam jest chyba, to jest chyba ten Harek. Tutaj jeszcze mamy magiczne korzenie, jak widzicie. To jesteś ty, Harek? Tak. Co? Kto? Bardzo blisko czego był. Czego chcesz? Odejdź! A co ty tu robisz? Spokojnie, kolego. Szukam ziół. Ziół, tak? Znalazłeś coś ciekawego? Jasne, mam parę ziół leczniczych. Pewnie nie masz przy sobie kawałka pieczeni, co? Nie. Szkoda. Więc chyba będę się musiał żywić roślinami. Jak mogę znaleźć zioła? To proste, jeśli wiesz, gdzie szukać. Na przykład gdzie? Na zboczach gór. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz znaleźć całe połacie. Nie wyglądasz mi na zielarza. Dobra, a wygrałeś. Jestem niewolnikiem. Uciekłem z Cape Dan. Znalazłeś mnie, ale nie podejmuj pochopnych decyzji. Zabiorę cię teraz do Gamala, twojego właściciela. A, niech to! Hej, nie denerwuj się! Nie szukam kłopotów! Porozmawiajmy! Bez gadania. Pójdziesz teraz ze mną. No dobra, skoro nie dasz się O, nawet nie musieliśmy walczyć z tym ziomkiem. Super. Dobra, nie stawiał się. Także nie musieliśmy się męczyć z tym questem. Bardzo prosty questior, bardzo blisko ten koleś się znajdował. Miasta. Co tu się dzieje? Co to jest? Zatrzymaj się, ty psie! Złodziej! O, cholera! A to grubo. Wow, ale go skosili. No tak, bo zapomniałem, że... Co on tutaj ma? Łuk. Miał łuk oraz strzały. Dobra, przydadzą się. Ponieważ... Nie, dziękuję, nie chcę sam rozmawiać. Chodzi o to, że w tej modyfikacji... Możemy się natknąć właśnie na walkę buntowników z orkami, gdzieś kiedy zwiedzamy teren. Albo na przykład, kiedy złodzieje napadają na miasto. I to jest naprawdę bardzo fajne. A, mój niewolnik. Bardzo dobrze. Kto wie, w jakie kłopoty mógłby się wpakować. Proszę, zasłużyłeś na ten mieszek ze złotem. A z tobą porozmawiam później. 100 sztuk złota, o super, pokaż mi swoje towary, ziomeczku. Co ty masz? Masz nóż asasyna, ale to mnie nie interesuje. Szczerze mówiąc, nic mnie stąd nie interesuje. Pierdoły, 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 wszędzie pierdoły. Dobra, niestety nie chcę walczyć, znaczy walczyć, nie chcę niczego od niego kupić. Sprzedamy tylko ten łuk, albo nie, dobra, niech sobie będzie. Albo dobra, sprzedamy. Tak, handluj. No, trochę mało tego złota dostałem, ale trudno. Powiedz mi więcej o łowcach niewolników. Jako człowiek możesz sobie zjednać orków na wiele różnych sposobów. Możesz zdobywać sławę na arenie, a możesz im służyć inaczej. My, pustynni asasyni, dostarczamy im nowych robotników do codziennych robót i na wykopaliska. Czego szukają orkowie? Ich wykopaliska są w całym kraju. Jeśli chcesz wiedzieć, czego konkretnie szukają, musisz ich o to spytać. Więc wy, asasyni, jesteście zwykłymi najemnikami na usługach orków. Może powinieneś złożyć wizytę w naszych miastach na pustyni, przyjacielu. Wtedy na własne oczy zobaczysz, jak potężnym ludem są asasyni. Tak swoją drogą, bardzo podoba mi się pancerz asasyna. Zajebiście wygląda. No spójrzcie tylko na to. Na pewno sobie taki pancerzyk sprawię, kiedy tylko dotrę do jakiegoś miasta asasynów.
Dobra, tu gdzieś powinny być paczki z bronią, które będą nam potrzebne w Redok. Właśnie, jeszcze miałem zabrać sobie kamień teleportacyjny do Redok. Kurde, zapomniałem. No ale dobra, trudno się mówi. Teraz nie wiem, u kogo questa wykonać, bo tych questów tutaj jest dosyć sporo. Ale wiecie co, moi drodzy? Wykonamy sobie już questy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba, jeżeli tak, łapka w górę. No i co, widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3 z questpackiem i content modem. Trzymajcie się, cześć!